Cześć, przychodzę do Was z filmikiem związanym ze zmianą imienia. Muszę się zasłaniać niestety mikrofonem, bo muszę sobie kupić inny. Jakiś krawatowy na przykład. No to tak, moje doświadczenie, a moje imię dotychczasowe, mimo że jest piękne samo w sobie, jest silnie związane z płcią żeńską. Używanie tego imienia przynosi mi dyskomfort emocjonalny i utrudnia moją ekspresję płciową, która jest istotną częścią mojej persony, jakby nie patrzeć. Chciałbym wybrać imię, które jest neutralne płciowo lub brzmiące zgodnie z moją odczuwalną płcią, jednocześnie będąc formalnie zgodnym z płcią przypisaną mi przy urodzeniu. Muszę sprawdzać, czy wszystko jest z nim w porządku. Boże, jak jest gorąco dzisiaj, japie. Strasznie, nie? Niektórzy z nas od najmłodszych lat posługiwali się innym imieniem niż tym, które zostało im nadane przy urodzeniu. Jak na przykład nasze ciocie, nasi wujkowie, dziadkowie zostawali nazywani w sposób, który nie odpowiadał rzeczywistemu imieniu, jakie posiadali, tak? Wszystko ja miałem tak w rodzinie. Ja miałem. O ile nasze imię nie jest obraźliwe, ani nie powoduje jakiegokolwiek dyskomfortu i jest adekwatne do naszej tożsamości płciowej, to uważam, że zmiana imienia jest niepotrzebna. Prawdą jest, że większość dzieci o unikalnym imieniu spotyka się jako dziecko z prześladowaniami, z szykanowaniem w szkole, lecz z wiekiem zaczynają dostrzegać piękno swojego imienia i doceniać je. Aczkolwiek osoby trans mogą mieć większe trudności w tej kwestii. Dlatego gorąco zachęcam do zmiany imienia, jeśli przyniesie to tobie większy komfort psychiczny. Niezależnie od tego, czy już używałeś nowego imienia, czy też jesteś na etapie poszukiwań, To istnieje wiele sposobów, by odpowiednie imię znaleźć. Istnieje wiele sposobów, by znaleźć to odpowiednie imię dla siebie. Chociażby możemy sięgnąć od imion naszych przodków, naszej rodziny. Możemy sięgnąć do kalendarza, możemy porozmawiać z przyjaciółmi, z rodzicami, jeśli są wspierający. Myślę, że może być to dla nich ważne wydarzenie, aby nadać nam nowe imię. Możecie poprosić przyjaciół, czy też możecie zainspirować się ulubioną powieścią, ulubionym filmem, wybrać postać, z którą się utożsamiacie. Ważne jednak, by zachować zdrowy rozsądek i podejść do zmiany imienia z rozwagą. Niech nasza decyzja nie przyniesie nam później żalu. I nawet jeśli mamy możliwość zmiany imienia kilkukrotnie, lepiej jest wybrać jedno imię lub kilka, które nie będą powodować u nas wątpliwości i zastanawiania się, jak uzasadnić kolejny wniosek. Bo jeśli tak nam bardzo zależało na tym wcześniejszym imieniu, na zmianie imienia i po raz kolejny zmieniać imię, nie wiem, czy to nie trochę bez sensu. Gdy dokonujemy tranzycji medycznej, nasze ciało się zmienia i wygląd jest niezgodny z naszym obecnym w dowodzie imieniem. Pojawia się zgrzyt i potrzeba zmiany tegoż imienia. Jeśli identyfikujemy się jako osoba transbinarna, a mamy to typowo kobiece imię, a jednocześnie posiadamy brodę godną Gandalfa,
No, to co zrobić i jak to zrobić i się nie narobić. Dokonujesz opłaty skarbowej na konto bankowe urzędu lub opłacasz na miejscu w swoim urzędzie, do którego chcesz się tam wybrać. Idziesz do tego urzędu. Dostajesz wniosek lub wcześniej, to jest lepszy pomysł. Drukujesz sobie w domu ten wniosek. Ściągasz ze strony Urzędu Stanu Cywilnego, do którego chcesz się udać, ściągasz ten wniosek i zabierasz ze sobą wszystkie papiery, które mogą się przydać do wydania pozytywnej decyzji. Nie zapomnij o dołączeniu dowodu uiszczenia opłaty skarbowej. No i co? No i lecisz. Wypełniasz, musisz mieć twarde dowody. Ważne, aby wniosek był łatwy do zrozumienia dla odbiorcy, aby zawierał mocne argumenty, które uzasadniają twoją potrzebę zmiany imienia. Bo argument, bo mi się tak chce, no to tak średnio to odpada. Albo bo mi tak będzie łatwiej funkcjonować aż do momentu, gdy zmienię numer PESEL, no to też odpada i to nie jest żaden silny powód. Więc bierzesz swój dowód osobisty i lecisz pod pokój, który zwykle jest opisany na stronie Urzędu Stanu Cywilnego. Będzie trudno mi tak jednoznacznie powiedzieć, czy opinia psychologiczna jest niezbędna w uzasadnieniu. Wydaje mi się, że to jest kwestia indywidualna i decyzja tej osoby, która składa ten wniosek ogólnie. W procedurze nie ma takiego wymogu, ale miej na uwadze, że przed złożeniem wniosku warto upewnić się, czy urząd, do którego zmierzasz, jest przyjazny osobom trans, osobom niebinarnym, aby nie okazało się, że wiesz. Od razu nie masz szans, a tak to będziesz mógł mieć większą pewność, że znajdziesz tam wsparcie. Nawet jeśli by odrzucili twój wniosek, to znajdziesz tam jakieś wsparcie i zrozumienie. Nie zmarnujesz czasu na walkę z kierownikiem urzędu. Jeśli zmiana imienia pozwoli ci się poczuć się bardziej prawdziwym i zgodnym ze sobą. Niech niepewność cię nie zniechęca, ponieważ każdy krok w nieznane może wzbudzać pewne lęki. A zmiany, których pragniemy, często są stresujące. Tak jest ze wszystkim i warto rozważyć kilka potencjalnych imion. Nie tylko to jedno wybrane, ukochane, kilka potencjalnych imion w razie czego. Bo jak skupisz się tylko na tym jednym i nie przedstawisz wystarczających powodów do tej zmiany, do zmiany imienia, istnieje ryzyko, że będzie odrzucone. Nie będziesz mieć kolejnej szansy złożenia wniosku o to samo imię w przyszłości. W ogóle już. Nul. Dlatego ja bym sobie wybrał kilka imion, jeśli by to nie przeszło, po prostu następne, które mi się podoba, tak? Kilka z możliwych imion wybrać. By się nie rozczarować, szczególnie jeśli nie masz zbyt mocnych argumentów. Jeśli to imię jest naprawdę jakieś fikuśne. No, a jak masz mocne argumenty, powinno być wszystko ok. A nie zmienia się wam numer PESEL. Po zmianie można mieć najwyżej dwa imiona, z tego co się orientuję. Ale nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, sam jeszcze nie mam zmienionego, po prostu to co wyczytałem wam przekazuję. A opinia psychologiczna może dostarczyć potwierdzenie twojej decyzji. Więc w przypadku, gdy
przypadku, gdy zdecydujesz się skorzystać i dołączyć do wniosku opinię psychologiczną, upewnij się, że jest ona potwierdzona pieczątką i podpisem specjalisty. Nie jest to obowiązkowe, ale może zwiększyć twoje szanse na powodzenie całej tej akcji. Zmiana imienia. Więc tak. Czy coś jeszcze mam dodać? Ja już naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć, bo już powiedziałem, co wiedziałem. Macie czas, to zaraz zresztą pokażę wam przykładowe pismo z urzędu i podlinkuję wam wszystkie potrzebne informacje. Możecie sobie posłuchać wcześniejszego filmu Kaja i jeszcze wcześniejszego Andy'ego i jeszcze nadchodzących. Poszperać po Facebooku na grupie wsparcia, popytać ludzi, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, jak to było w ich przypadku, gdzie składać, gdzie nie składać, jakie imię właśnie przechodzi, jakie nie. Też ja bym się tym nie kierował, no, bym się kierował swoim wyborem, ale możecie przejrzeć, tak? Jeśli macie jakieś wątpliwości. No i to tyle chyba. Wniosek możecie złożyć osobiście, możecie mailowo i możecie korespondencyjnie, znaczy pocztą. Możecie wysłać list, ale na list się dłużej czeka, więc chyba lepiej iść osobiście, nie? Tak mi się wydaje. No i to tyle, będę uciekał, bo jest strasznie gorąco. Jeszcze mi dziecko rozrabia, więc taki bardzo, bardzo szybki film. Nie mój konik, nie mój temat póki co. Sam jeszcze nie mam wybranego imienia w ogóle. Żadnych imion. Bo jest to dla mnie dość, dość ważne i tak się z tym... Tak się z tym, no... Męczę. Męczę. Ja mam nadzieję, że jakieś w końcu wybiorę, ale... Ale tak, no... Jak przyjdzie czas. Dobra, lecę. Się ugotujemy. Muszę się zająć synkiem. Mam nadzieję, że to wyszło, bo chyba nie dam rady już nagrywać kolejnego filmu. No i dobra, no to do zobaczyska. Żegnam się i widzimy się w przyszły czwartek. Bo w ogóle to nie mówiłem, w który dzień tygodnia jestem, ale chyba zauważyliście, że jestem w czwartki. Ja mam prawie 30 stopni. Sayonara.